Dobry wieczór. Jest niedziela, 18 października, godzina 19.02. Rozpoczynamy z krótkim opóźnieniem nowy sezon spotkań czarnobylskich pod hasłem Czarnobyl Live. Witam w imieniu czarnobylców i licznika Geigera. Oto nasz wspólny projekt. Jest dzisiaj ze mną Jacek Domaracki. Witaj, Jacku. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami nasz gość Siergiej Konstantynowicz-Paraszyn, pierwszy gość nowego sezonu Czarnobyl Live. Jacku, rozpocznij proszę bardzo. Dobry wieczór, Siergiej Konstantynowicz. Dobry wieczór, ja was słyszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim Państwu. Bardzo serdecznie przepraszamy za kłopoty z łącznością. Niestety ta łączność będzie przy pomocy WhatsAppu, a nie jak zwykle miało to miejsce w poprzednim sezonie live. Nasz gość jest gościem szczególnym, Siergiej Konstantynowicz-Paraszyn. W nocy 26 kwietnia 1986 roku był w elektrowni w Czarnobylu 40 minut po awarii. Był wtedy sekretarzem Komitetu Partyjnego i zastępcą dyrektora Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Sceny spotkania kierownictwa w schronie, dowodzenia elektrowni, momenty podejmowania decyzji o likwidacji skutków awarii, poszukiwania odpowiednio czułych dozymetrów, to wszystko działo się z jego udziałem. W chwili katastrofy nasz gość miał 39 lat. Pochodzi z miejscowości Izmaił, z odeskiej oblasti na Ukrainie. W 1969 roku ukończył Odeski Technologiczny Uniwersytet imienia Łomonosowa, specjalizacja elektrownie jądrowe. Od 1969 do 1977 roku pracował jako inżynier w Instytucie Fizyki i Energetyki w Ognińsku, a od maja 1977 roku związał się z elektrownią jądrową w Czarnobylu, początkowo jako starszy inżynier kierowania blokiem, zastępca kierownika zmiany, a następnie pierwszy sekretarz Komitetu Zakładowego Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, kierownik zmiany i zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych. Od grudnia 1994 do kwietnia 1998 Siergiej Konstantynowicz-Paraszyn był dyrektorem generalnym Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, a następnie doradcą prezesa Energoatomu przy problemach związanych z likwidacją elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Był także w latach 2005-2007 szefem Państwowej Agencji Zarządzania Czarnobylską Strefą Wykluczenia i był przedstawicielem prezydenta Ukrainy przy tejże elektrowni, jak także zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Mieszkaniec Prypeci, Sławutycza, a obecnie Kijowa. Serdecznie witamy. Dobry wieczór, Siergiej Konstantynowicz. Dobry wieczór. U nas pierwszy wapros. Jak zaczęła z wasza robota w ČS z maja 77 года, jak starszy inżynier uprawnienia blokom, potem zamiesiciel naczelnika smieny i naczelnik smieny. Pierwsze pytanie, jak zaczęła się pana praca w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej od maja 77 roku jako starszy inżynier bloku, potem zastępca naczelnika zmiany? Co nas interesuje? Interesuje dla nas odnoszenia między ludźmi, gordość za robotę w taką современną i mocną obiekcję. Szczególnie chyba interesujące dla naszych słuchaczy będą właśnie relacje, atmosfera między ludźmi, duma z pracy w takim nowoczesnym i potężnym obiekcie. Alo, Siergiej Konstantynowicz? Да, ja w 77 roku начал работать. Прежде всего, могу сказать, что это был очень масштабный проект. Масштаб был грандиозный, поэтому это впечатляло, и в результате собрался на этом объекте очень большой коллектив со всей страны. Rozpocząłem pracę w 1977 roku, w maju 1977 roku, czyli kilka miesięcy przed rozpoczęciem pracy pierwszego bloku i chciałbym podkreślić, że był to projekt na niespotykaną skalę, również który połączył bardzo dużą liczbę osób. Именно масштаб. Масштаб этого здания, реактора, турбин, он был действительно грандиозный для человека, который никогда с этим не сталкивался. Я работал
другой области. И поэтому это было очень интересно. Одновременно шло строительство всех четырех блоков. Мы помним, что в 77-м был пуск первого, в 79-м второго, в 81-й третий и 83-й четвертый. То есть шла большая параллельная работа. И был большой открытые возможности для всех людей менять свою точку приложения усилий. То есть была хорошая кадровая возможность работать на любых должностях. И опыт быстро набирал. Było to niezwykle interesujące dla osób dla różnego wykształcenia, dla różnych zawodów. Projekt na wielką skalę, zarówno reaktory, stopniowo otwierane cztery reaktory, eksploatacja pierwszego bloku podłączenia do sieci miała miejsce w 1977 roku, czyli już kilka miesięcy po tym, jak rozpocząłem pracę na Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Eksploatacja i podłączenie do sieci drugiego bloku wystąpiła, miało miejsce w 1979, trzeci w 81 i czwarty, ostatni blok podłączony do sieci został w 1984 roku. Było to wielkie wyzwanie na wielką skalę dla rozlicznych osób. Jednocześnie stworzył się także bystry город. И постоянно присутствовало до 10 тысяч строителей. Если персонал станции на каждый блок был по 1 000, то 10 тысяч монтажников и строителей – это тоже очень большое впечатление. То есть это был практически большой муравейник в течение 10 лет. Był to gigantyczny front pracy, liczący około 10 tysięcy osób. Trzeba podkreślić, że w tym samym momencie trwała również budowa miasta przyległego do samej elektrowni jądrowej, miasta Prypeć. Budowa rozpoczęła się praktycznie równolegle z budową samej elektrowni. Ta budowa zatrudniała około 10 tysięcy osób, do tego jeszcze blisko, na samym początku, 1500 osób, które wchodziły w skład jako personel samej elektrowni jądrowej. W to время nie było trenażerów, поэтому весь опыт dla każdego człowieka, dla każdego operatora, on pojawiał się непосредственно na действующем блоке. Были небольшое количество людей из других станций, которые знали уже эту установку, но основная масса приезжала и обучалась на месте. W tamtym okresie, w połowie lat 70. nie było modeli treningowych, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Nie było również tych bloków treningowych, dlatego samo doświadczenie osób nabywaliśmy bezpośrednio już na funkcjonującym obiekcie, na funkcjonującym reaktorze. Oczywiście pojawiały się osoby, które miały doświadczenie na innych elektrowniach, na innych obiektach jądrowych, ale jednak większość personelu to była młoda kadra, która tam na miejscu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej stopniowo nabywała swoje doświadczenie. W Sowieckim Союзе już работало trzy energobloki na Leningradskiej i na Kurskiej atomowej stacji. Поэтому часть опытных кадров была оттуда, с Ленинградской станции. И наши люди ездили туда за получением такого же опыта. Но в целом, поскольку строились реакторы очень быстро, то обучаться персонал фактически обучался на действующем оборудовании. Mm-hmm. Это очень интересно. Jest to bardzo interesujące. W tamtym okresie na terenie Związku Radzieckiego pracowały już niektóre z elektrowni jądrowych, które funkcjonują do dnia dzisiejszego, niektóre z bloków Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej, podobnie jak i Kurskiej Elektrowni Jądrowej, i personel Czarnobylskiej Elektrowni w tamtym czasie również jeździłby nabierać doświadczenie w tamtych elektrowniach, ale jednak większość osób uczyła się już na dopiero co nowym, funkcjonującym, włączonym do eksploatacji bloku.
Интересно, что в то время были типовые инструкции, но основная часть работы по приведению этих инструкций к реалиям на блоке, фактически персонал занимался корректировкой инструкций. Это несколько необычно для сегодняшнего времени. Jest to dosyć ciekawe, ponieważ oczywiście funkcjonowały instrukcje na poszczególne wydziały, do poszczególnych procedur. Jak to ma miejsce dzisiaj, kiedy wszystko jest poddane bardzo ścisłym i precyzyjnym instrukcjom, natomiast personel naszej elektrowni jądrowej, budując ją i stopniowo włączając do eksploatacji, można powiedzieć, w trakcie tego włączenia uczył się i sam tworzył pewne instrukcje, no, które dzisiaj są całkowicie normą. Ludzie pracujący dostatecznie długo stażowali się, przed tym, przystąpić do samostatnej pracy. Stażerowka to było obowiązkowo i było przemieszczenie po должностям, samej должности, na przykład turbinista, obchodczyka, старший машинист, потом непосредственно на блочном щите. То есть обучение занимало очень много времени. И мы помним, что чтобы стать начальником смены станции, приходилось работать до 10 лет, чтобы занять эту должность. Nauka trwała dosyć długo, trzeba było przejść poszczególne stopnie hierarchii i kariery naukowej i samego uczenia się. Początkowo na przykład turbinista, później naczelnik cechu turbinowego i analogicznie również sytuacja na poszczególnych blokach. Dla przykładu, żeby stać się naczelnikiem zmiany, przypominamy tutaj nasz dzisiejszy gość początkowo był starszym inżynierem kierowania blokiem, a następnie stał się zastępcą kierownika zmiany. Taka droga kariery mogła trwać nawet do 10 lat. No, to już znaczy, że personel czarnobylski rzeczywiście podobrał się na zdziwienie splocionym i profesjonalnym. И ответственным. Поэтому удивительно, что на долю этого персонала выпала такая авария. Но по сути, я думаю, что это был коллектив наиболее подготовленный. Потому что сюда люди приезжали, был достаточно серьезный отбор кадров. Не всех принимали, а принимали лучших. Чернобыльская станция хорошо расположена, поэтому здесь был хороший конкурс на рабочие места. Czarnobylska elektrownia jądrowa była bardzo dobrze zlokalizowana, w dobrym miejscu. Projekt był na gigantyczną skalę, bardzo nowoczesny na owe czasy, więc w tamtym okresie była pewna rywalizacja, konkurs na robocze miejsce, by dostać się do pracy na terenie tego kompleksu. Siergiej Konstantynowicz tutaj podkreśla również, że w nawiązaniu do awarii, o której też chcielibyśmy podkreślić dzisiaj, nie będziemy na życzenie naszego gościa opowiadać, że personel, że robotnicy elektrowni jądrowej byli osobami odpowiedzialnymi, dobrze wyszkolonymi, wykwalifikowanymi i pewnymi swojej pracy. W to время było takie niegłasne соревнование między atomnymi stacjami. Итоги подводилось министерство каждый год. И Чернобыльская станция вот в 1985 году была признана лучшей в Советском Союзе. Wtedy była pewna rywalizacja i nawet klasyfikacja, nieoficjalna klasyfikacja w samym Ministerstwie Maszyn Średnich, do których należały elektrownie jądrowe w Związku Radzieckim. Rywalizacja i klasyfikacja pomiędzy poszczególnymi elektrowniami jądrowymi. Siergiej Konstantynowicz podkreśla tutaj, że w roku 1982 Czarnobylska Elektrownia Jądrowa, przypominamy w tej chwili, w tamtym momencie pracowały już, zostały włączone do eksploatacji trzy jej bloki, była uznana za najlepszą elektrownię jądrową na terenie Związku Radzieckiego. No, my pamiętamy, że ten reaktor miał konstruktywne niedostatki i
такого рода событие, которое произошло на Чернобыльской станции, в принципе, могло произойти на любой электростанции с реактором РБМК. Именно эти недостатки, они проявились в момент аварии, и что самое важное, что уже после аварии были приняты соответствующие меры, и все реакторы в Советском Союзе РБМК были модернизированы с учетом вот этих ошибок. И то, что можно, и то, что произошло в 1986 году, уже после этой модернизации было невозможно. Tak, dostaliśmy tutaj informację. Bardzo serdecznie przepraszamy o ten pogłos, który był chyba z mojego mikrofonu. Przypominamy, że nasze łączenie jest teraz przy pomocy troszeczkę drogi nieformalnej, jak do tej pory miało to miejsce. Ja postarałem się już mój mikrofon wyczyścić, wyłączyć, więc prosimy tutaj o komentarze ewentualnie, czy ta jakość już będzie w miarę akceptowalna i dostateczna. Siergiej Konstantynowicz tutaj podkreślił, że były pewne niedostatki samego reaktora RBMK 1000. Takie reaktory funkcjonowały w innych elektrowniach jądrowych na terenie Związku Radzieckiego, jak i również oczywiście w Czarnobylskiej elektrowni jądrowej. No i taka sytuacja, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku, czyli czarnobylska awaria, ona mogła mieć miejsce w każdej z którejś z elektrowni pracujących elektrowni jądrowych na terenie Związku Radzieckiego. Da? Ну, я думаю, что эти фактически годы до аварии были лучшими годами для коллектива Чернобыльской станции. Ну и так случилось, что 86-й год стал точкой нового отсчета. Nasz gość tutaj podkreśla, że te lata, przełom lat 70. i 80. XX wieku, okres budowy, włączenia do eksploatacji elektrowni jądrowej dla całego personelu i dla niego osobiście to były jedne z najlepszych lat pracy i życia w tamtym okresie. My przypominamy, że w 1986 roku nasz gość Siergiej Konstantynowicz Paraszyn miał zaledwie 39 lat. Siergiej Konstantynowicz, u nas второй вопрос. Drugie pytanie chcielibyśmy zadać dla naszego gościa. Принимая решение об эвакуации Припяти, było li известно, что это не временная эвакуация на 3 дня, а возможно на всегда? Czy podjęcie decyzji, czyli podejmując decyzję o ewakuacji miasta Prypeć, było już wiadome dla oczywiście osób z kierownictwa, do których należał nasz gość, że nie będzie to tymczasowa ewakuacja, jak mówiono oficjalnie, na 3 dni, a być może na zawsze. Ewakuacja Prypeć była wynożdżonej miery. To było osłoznane od razu. Faktycznie przez несколько часов уже ночью были собраны по всей стране, по всей Киевской области автобусы для того, чтобы можно было эвакуировать одномоментно все население. Эта эвакуация произошла фактически в течение одного часа. Это очень большое достижение в то время, в тех условиях. Невозможно было сказать людям, что это надолго, потому что люди бы начали собираться и брать с собой больше вещей. Поэтому руководство приняло решение сказать, что это будет на 3 дня. Хотя все, кто близок были к управлению, понимали, что это надолго. Но тем не менее, вот моя семья точно так же уезжала z niebalszym kalicztwem wieściej. Odpowiedź tutaj Siergieja Konstantynowicza jest następująca. Ewakuacja została przeprowadzona dosyć szybko. Sama ewakuacja trwała około 2 godzin 27 kwietnia, natomiast decyzja zapadła w nocy.
z 26 na 27 kwietnia. Zostały sprowadzone autobusy, około 1200 autobusów z samego Kijowa. Komunikat oficjalny brzmiał, że ewakuacja jest ewakuacją tymczasową na 3 dni, natomiast kierownictwo, my, podkreśla tutaj nasz gość, którzy byliśmy w bunkrze dowodzenia pod Czarnobylską Elektrownią Jądrową, zdawaliśmy sobie sprawę, że ta ewakuacja nie będzie ewakuacją krótką na 3 dni, natomiast nie było wyjścia, musieliśmy taką decyzję zakomunikować społeczności. Przypominamy, że ewakuowano z Prypeci blisko 50 tysięcy osób i to bardzo szybko. Gdyby nie taka decyzja, że ewakuacja jest tymczasowa na 3 dni, najprawdopodobniej nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak szybkiej, sprawnej ewakuacji, co wielokrotnie specjaliści i naoczni świadkowie podkreślają. Ludzie zabieraliby sporo rzeczy, znacznie więcej rzeczy. Nawet moja rodzina, podkreśla tutaj nasz gość, Siergiej Konstantynowicz, zabrała rzeczy bardzo mało, tyle ile można było wziąć po jednej walizce, czyli na krótkotrwałą ewakuację 3-dniową. Teraz u mnie będzie wapros k wam, Siergiej Konstantynowicz. Wam żal to, że to szluciłeś z gorodą Prypiat posli awarii. Szybko po polsku teraz powiem. Czy żal panu tego, co stało się z miastem Prypeć po awarii, po wypadku w elektrowni? Dzieło w tym, że ja odnoszę się do personelu i personel, moja główna zadania to atomne sankcje. И поэтому авария такого масштаба не оставила у меня никаких сожалений по отношению к городу. Потому что мы занялись ликвидацией последствий и пуском следующих блоков, и поэтому мысли о том, что город оставлен, фактически они отсутствовали в то время. Сейчас, естественно, ностальгия небольшая присутствует, но я не думаю, что персонал Чернобыльской станции сожалеет об этом. Помним, что был построен город, который заменил Припять. Это очень важно. То есть Советский Союз в последние годы сумел сделать невозможное. Построить новый город. Город Славутич. Okej, zdjęłaj pierwot. Siergiej Konstantynowicz Paraszyn mówi tutaj, że pierwszym jego i najważniejszym zadaniem po awarii była likwidacja skutków awarii, więc on wtedy nie myślał, nie miał żadnych uczuć w stosunku do miasta Prypeć, on miał się zajmować tym, co najważniejsze, czyli likwidacją skutków awarii. Podkreślił również to, że ta nostalgia gdzieś tam się później pojawiła, ale on dalej będzie się skupiał na tym, że awaria, likwidacja skutków, nieważne już jak gdyby losy miasta, likwidacja skutków jest najważniejsza. Podkreślił również to, że w ostatnie lata swojego istnienia Związek Radziecki wykonał niemożliwą wręcz tak z perspektywy czasu, wykonał pewną rzecz, sytuację, Związek Radziecki zrobił to, co jest niemożliwe, może będzie prościej, zbudował, poradził sobie z likwidacją skutków awarii, a po drugie zbudował nowe miasto dla pracowników Czarnobylskiej Elektrowni, miasto Sławutycz, no i jak gdyby tutaj losy mieszkańców Prypeci są od razu związane z miastem Sławutycz. Jeszcze można dodać, że весь personel получил новые квартиры в городе Киеве и в некоторых других городах Украины. И практически эта задача была выполнена в течение 2 года. Поэтому ностальгия, но реальные условия жизни для людей не были ухудшены. Tutaj Siergiej Konstantynowicz dopowiada również, że warto podkreślić, że mieszkania dla pracowników w Czarnobylskiej Elektrowni zostały przekazane tym pracownikom także w Kijowie, w innych miastach ukraińskich. Jak gdyby nostalgia nostalgią, natomiast te najważniejsze rzeczy, czyli zapewnienie opieki, zapewnienie bytu dla tych pracowników elektrowni, to dla domostw, żeby mieli gdzie wrócić po pracy, było najważniejsze i to zostało wykonane w pełni.
Единственное, что нужно напомнить, что было принято решение правительства о том, что те люди, которые не переедут из Киева в Славутич, те люди будут уволены. То есть персонал станции попал в сложные условия, когда нужно было выбирать. Или Славутич и работа на ЧАЭС, или Киев, но уже без работы на ЧАЭС. Сергей Константинович, наш гость, подкреслял również то, что personel elektrowni jądrowej miał do wyboru. Oczywiście było mieszkanie w Kijowie, ale kiedy wybudowano Sławutycz, dano im wybór. Albo przeprowadzacie się do Sławutycza i zachowujecie swoją pracę w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, albo zostajecie w mieszkaniu na przykład w Kijowie, ale wtedy jesteście zwalniani z pracy w elektrowni w Czarnobylu. Nada wskazać o tym, że примерно 80% персонала, который работал до аварии, практически остались в Киеве. И поэтому стала очень сложная задача набрать новый персонал, который будет уже работать из города Славутича. Nasz gość podkreśla, że warto podkreślić ten fakt, że blisko 80% personalu elektrowni jądrowej w Czarnobylu, który pracował do awarii, wybrał tą opcję mieszkanie w Kijowie, więc przed kolektywem elektrowni, przed zarządem, dyrekcją stanęło trudne zadanie, ponieważ trzeba było uzupełnić te braki nowymi pracownikami, którzy zgodziliby się pracować w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Поэтому это сложное задание. Этот процесс продолжался года два. Это был тяжелый процесс, потому что на рабочем месте работали по два человека для того, чтобы передать опыт. Но одновременно увеличились и отказы оборудования, потому что качество работы было на какой-то период снижено. Ну, впоследствии, когда персонал освоился в городе Славутище, уровень эксплуатации вновь был достаточно высоким. Сергей Константинович тут подкрещал również, że jak gdyby samo zadanie przekazania wiedzy nowym pracownikom było bardzo trudne i było tak, że dwie osoby wykonywały jedną rzecz, ponieważ tych rzeczy, które musiały się nauczyć, było bardzo dużo. Ten proces trwał rok, dwa lata i podkreślił również, że w tym czasie, no można powiedzieć, że takim powiedzmy zmniejszeniu jakości obsługi elektrowni jądrowej, natomiast później, kiedy już ten personel się wyszkolił, kiedy już zamieszkał w Sławutyczu, to tam jakość pracy atomistów w czarnobyskiej elektrowni był wzrósł i się poprawił. Ну, он достаточно известный уже. На мой взгляд, это гораздо более современный город, построенный быстро взамен Припяти. И поэтому новый персонал, я думаю, чувствует себя хорошо в городе Славутич. Сергей Константинович mówi również, że miasto Sławutycz stało się już dosyć znane i jest przekonany o tym, że personel elektrowni jądrowej w Czarnobylu, który mieszka w Sławutyczu, w takim nowoczesnym, współczesnym mieście, jest zadowolony z tego swojego miejsca przeżywania. Сергей Константинович, у меня вопрос. В это время вы тоже жили в Славутиче? Да, конечно, я сразу же сдал квартиру в Киеве и переехал в город Славутич, поскольку я продолжал оставаться в руководстве станции. И мне, естественно, нужно было подавать пример, чтобы слово и дело не расходились. Да, я сделаю перевод. Задаем питание тутай для нашего гостя, чи в тамтым часе również наш гость мешкал в Славутычу, так подтвердил, ponieważ już в тамтым окресе и подчас ликвидации скутков аварии належал до ścisłego керовництва Чарнобыльской электровни ядровой и zamieszkał w Sławutyczu. U nas kolejne pytanie. Od grudnia 94 po kwiecień 98 Sergiej Konstantynowicz stał się generalnym dyrektorem Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W tamtym okresie, jak wielu
wielu świadków to podkreśla, jak personel, ówczesny personel elektrowni jądrowej zdjął waciaki i zmienił wyposażenie, swoje stroje, nawet na specjalne stroje. Był przeprowadzony generalny remont wielu pomieszczeń, jadalni, kompleksu administracyjnego ABK numer 1, a w okresie deficytu, trudnych lat 90. i budowania niepodległości Ukrainy, nawet przez pewien czas pojawiła się taka zastępcza waluta, tak zwane paraszki. Nasze pytanie będzie następujące. Jak Siergiej Konstantynowicz pamięta tamten okres? Siergiej Konstantynowicz, u nas wopros. Z dekabria 1994 po apriel 1998 wyrabotali generalnym dyrektorom Czernobylskiej AS, privas personał stacji sniał watinki i tiełogryjki i pierodiełsia w spieckostiumy. Był pierwodien kapremont, stałowoj, ABK Adin, a na wremia deficyta, na liczności UCS, darze pojawiła się swoja surogatna waluta, paraszki. Jak wy pomnicie этот период? Этот период, в этом периоде было два процесса. Вы помните, в 94 году страны Большой Семерки на своем годовом годичном заседании приняли решение о закрытии Чернобыльской станции. 94 год в Канаде. W tamtym okresie były takie dwa najważniejsze wydarzenia. Rok 1994, czyli kraje tak zwanej siódemki, największych krajów świata w Kanadzie podjęły decyzję o zamknięciu Czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Поэтому у людей начала исчезать перспектива. Это первый процесс. Второй процесс заключался в том, что станция была построена на новом, вернее, Славутич был построен на новом месте, которое, вообще говоря, было несколько загрязнено радиоактивными осадками. В то время это было незначительно, но со временем это приобрело определенное, дало определенное напряжение в коллективе и особенно среди женщин и детей. И вот нужно было преодолеть эти два процесса. С одной стороны, проводилась дезактивация дополнительной площадки города Славутича, а с другой стороны, нужно было вдохнуть уверенность в персонал, чтобы не снизить безопасность. Поэтому все действия были направлены вот на эти две основные цели. Tak, w tamtym okresie, w latach 90., tutaj nasz gość Siergiej Konstantynowicz podkreśla, była przeprowadzana likwidacja skutków czarnobylskiej awarii, trwała budowa miasta Sławutycz, miasta, które zostało wybrane na terenie zanieczyszczonym, skażonym w niektóre promieniotwórcze radionuklidy. Pojawiła się perspektywa zamknięcia samej elektrowni, więc także psychologiczne procesy, co dalej z naszą przyszłością wśród kolektywu, wśród personelu pracy. To był taki gorący okres tamtych czasów. Da? W 1992 roku произошел раскол Советского Союза. И Украина стала самостоятельным государством. В связи с, именно по этой причине уровень управления энергетикой снизился, потому что фактически образовались новые органы управления, в том числе и атомной энергетикой. И в результате такого снижения появилась неуверенность в руководстве страны. В том, что Чернобыльская станция будет долго работать. Нужно было преодолеть не только неуверенность в персонале, нужно было преодолеть неуверенность и неверные, неправильные мысли в руководстве страны, в министерстве, в кабинете министров. И с этой целью мы начали активную пиар-кампанию, public relations.
W tamtym okresie, przypominamy, że był to okres przełomu 91-92, czyli rozpadu również samego Związku Radzieckiego. Pojawiły się liczne niedostatki, zarówno w braku kwalifikowanego, odpowiednio wykształconego personelu elektrowni jądrowej, do obsługi elektrowni jądrowej, braku tych perspektyw, jak i również problemy w najwyższych kręgach kierowniczych już niepodległej wtedy Ukrainy. Co dalej z samą elektrownią jądrową, jak potoczą się losy Czarnobyla? Ta niepewność właśnie wpływała na tą atmosferę pracy w tamtym okresie. Z tym celem my zaczęli pracę po maksymalnej otwartości Czarnobylskiej stacji i zaproszeniu wszystkich руководителей страны, президентов, министров иностранных дел, послов, которые приезжали целыми коллективами на Чернобыльскую станцию, для того, чтобы они своими глазами увидели, насколько она осовременена. Ведь 200 миллионов долларов в то время было вложено в ее безопасность. И поэтому мы, собственно, были уверены в том, что она может работать гораздо дольше. А для того, чтобы у них было хорошее впечатление, мы, естественно, сделали Чернобыльскую станцию изнутри гораздо более привлекательной. И переодевание персонала – это один из элементов этого процесса. Потому что нужно было сделать привлекательные столовые, внешний вид помещений – i uwielbiać samego personelu. W tamtym okresie Czarnobylska Elektrownia Jądrowa przeszła proces otwarcia, odkrycia dla świata zewnętrznego. To również staraliśmy się zrobić dla samego kierownictwa kraju, by elektrownia była jak najbardziej otwarta, dostępna, by wszyscy na własne oczy mogli zobaczyć, że jest bezpieczna, że 200 milionów dolarów, które zostało włożone w tą elektrownię, zapewnia jej bezpieczeństwo i może pracować zdecydowanie dłużej niż sama perspektywa i naciski opinii międzynarodowej. O tym również świadczą te drobne prace, jak remonty, jak poprawa wizerunku samej elektrowni jądrowej, wewnętrzna, zewnętrzna, zmiana samych strojów robotników, pracowników na specjalistyczne. Одновременно в городе мы начали проводить мероприятия, которые выходили за рамки самого города, то есть по масштабу близкие мероприятия для Украины. Это были фестивали, это были разного рода встречи, контакты с наукой, с Академией наук, с Институтом истории Украины, с Институтом археологии. Мы устанавливали контакты с театром для того, чтобы постоянно кипела жизнь в городе Славутичи. И постепенно в головах окружающего населения и в головах правительства, прежде всего, произошло изменение отношения к самой Чернобыльской станции. W tamtym okresie również zmieniło się nastawienie samych mieszkańców Sławutycza, okolic, jak i również kierownictwa w mieście Sławutycz, najmłodszym mieście Ukrainy, powstałym w 1987 roku, gdzie zamieszkała większość pracowników elektrowni jądrowej. Rozpoczęły się liczne wydarzenia kulturalne, festiwale, ale również naukowe Ukraińskiej Akademii Nauk, edukacyjne programy, które miały również maksymalnie przybliżyć otwartość i miasta, i otwartość samej elektrowni jądrowej i tematów wokół tego niebezpiecznego tematu. To jest po сути, my решили создать некий образ светлого будущего. Пусть будет даже, может быть, несколько преувеличенный. Но мы все же надеялись, что остановка станции в 2000 году не произойдет.
My w tamtym okresie myśleliśmy o takiej jasnej i świetlanej przyszłości, nie wierząc, że tak szybko nastąpi zamknięcie czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Da, Siergiej Konstantynowicz, u nas следующий вопрос полное отключение ЧАЭС. Как вы помните это событие? Było mnogo emocji. Jak nasz gość przypomina sobie wyłączenie całkowite czarnobylskiej elektrowni jądrowej, które nastąpiło w 2000 roku? Jakie wtedy były emocje? Halo, Siergiej Konstantynowicz? Nie zrozumiałem. U nas следующий вопрос. 2000 год и полное отключение ЧАЭС. Как вы помните это событие? Было ли много эмоций? Алло, связь потерялась. Алло, Сергей? Алло, мы вас слышим. Я вас не слышал последней фразы. Окей, то еще раз вопрос. 2000 год и полное отключение ЧАЭС. Как вы помните это событие? И много было у вас эмоций, связанных с закрытием, отключением ЧАЭС? Дело в том, что в 98 году я был уволен, поэтому я не был участником закрытия. Угу. Конечно, все мои действия до этого были против закрытия. Поэтому это для меня было, естественно, негативным событием. Но уже не личным, потому что я был за пределами самой станции и не нес ответственности за нее. Так, в 1998 roku zostałem zwolniony, podkreśla nasz gość, z funkcji dyrektora generalnego Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Wszystkie moje działania jeszcze jako dyrektor generalny do 1998 roku zmierzały do niezamykania elektrowni albo od wleczenia tego procesu jak najdalej w czas, przedłużenia funkcjonowania samej elektrowni. Nie uczestniczyłem w tym wyłączeniu, mogłem na to patrzeć wyłącznie z boku. Halo? А как ваши эмоции в этот год? Но вы много лет работали на ЧАЭС. Мой опыт касается прежде всего руководства, поэтому у руководителя эмоции всегда являются вторым фактором. Я смотрю на это сверху. Сергей Косатович... Решение, значит, закрыли. Сергей Косатович тут powiedział, że wszystkie jego emocje wtedy były związane z jak gdyby z zarządzaniem pewnymi rzeczami i jak gdyby to było najbardziej istotne, więc jak gdyby emocji w stosunku do zamknięcia elektrowni jako takich nie miał. Jacku, to idziemy dalej, kolejne pytanie. Da, u nas Siergiej Konstantynowicz taki вопрос. Это ваши слова. Я нашел это слово в интервью уже несколько лет назад, что в Украине были периоды, когда менеджеры приходили к управлению на технологических опасных объектах. Когда менеджеры управляют технологическими опасными объектами, они выжимают деньги, снижается качество, а потом аварии. Какова ситуация сегодня в украинской атомной энергетике? Нормы безопасности строго соблюдаются? Następne pytanie, które chcielibyśmy zadać, to jest cytat z wywiadu, którym Siergiej Konstantynowicz udzielił kilka lat temu. Mi udało się go gdzieś tam znaleźć. Jego słowa zacytujemy, że w Ukrainie były okresy, kiedy to menadżerowie stawali się kierownikami technologiczno niebezpiecznych obiektów, jak choćby elektrownie jądrowe. Oni jak gdyby wyciskali pieniądze, co powodowało, że jakość samej pracy, także bezpieczeństwa spadała, a potem następowały awarie.
Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? Czy w ukraińskiej energetyce jądrowej te normy bezpieczeństwa obniżają się? Halo, Siergiej Konstantynowicz? Да, я слушаю. Слышу. Итак, после в мире произошли серьезные изменения. В МАГАТЭ была разработана система, которая называется культура безопасности. И культура безопасности – это когда безопасность на первом месте, экономика на втором. Потому что в Советском Союзе было наоборот. Экономика, а потом безопасность. И вот эта культура безопасности, она во многом пронизывает деятельность атомных станций в настоящее время. Это первый факт. Второй факт. Да, извините, сделаем перевод. Przetłumaczymy szybciutko. Siergiej Konstantynowicz podkreśla, że w świecie nastąpiły bardzo poważne zmiany. Światowa Agencja Atomistyki w tej chwili pojawiło się coś takiego jak kultura bezpieczeństwa i na pierwszym miejscu w energetyce jądrowej zawsze jest podkreślane i stawiane bezpieczeństwo, a na drugim ekonomia. W Związku Radzieckim często było to dokładnie na odwrót. To jest pierwszy faktor, pierwszy czynnik. Drugi fakt to otwartość atomowej energetyki. MAGATE jest Narodowe Agencja Atomowej Energii, постоянно kontroluje działalność atomowej energetyki. No, publicznie, ona nie wmieszuje się, ale okazuje duże wpływ na эту открытость. Постоянные инспекции МАГАТЭ позволяют удерживать даже самых неразумных менеджеров, если они вдруг появляются. Открытость помогает действовать. Da. Drugi fakt to odkrytość. Agencja, Międzynarodowa Agencja Atomistyki również wymaga tego od całej energetyki jądrowej. Nieustanne inspekcje wymuszają na kierownictwu, na pracownikach właśnie działania zgodnie z procedurami i działania związane z bezpieczeństwem. Следующий момент. У нас образовалась и действует хорошего уровня орган государственного ядерного регулирования. Государственный орган ядерного регулирования, который производит постоянный систематический надзор за безопасностью на всех атомных станциях. Это тоже очень важный факт. И все помогает сдерживать влияние определенных бизнесменов, которые периодически появляются, безусловно, в сфере действия атомной энергетики. Но сказать, что они влияют на безопасность всерьез, я думаю, что это не так. I trzecim faktem jest państwowy organ regulacyjny energetyki jądrowej, który również ze swojej strony wpływa na bezpieczeństwo, na inspekcje i bezpieczeństwo w energetyce jądrowej. Tomek? Okej, okay, to u mnie będzie следующий вопрос, taki современный. Какое jest ваше отношение к туризму? Теперь говорят в Украине, что даже 12-летние дети должны иметь возможность посещать зону. Это хорошее направление для развития туризма в зоне или туризм в зоне – это takie nieobyczajne dzieło. Jak wy думаете? Gdyby szybki перевод, zapytałem pana naszego gościa, jaki jest jego stosunek do turystyki. Obecnie mówi się na Ukrainie, że do strefy powinny mieć nawet dostęp dzieci 12-letnie. Czy to jest dobry kierunek rozwoju turystyki? Czy turystyka w strefie wykluczenia w ogóle powinna mieć miejsce? Сергей Парашин? Дело в том, что в зоне отчуждения нет туризма. Туризм за пределами зоны отчуждения, а в зону отчуждения люди приезжают и посещают ее в соответствии с определенными процедурами. Потому что зона отчуждения – это объект, который подчиняется некоторым правилам радиационной безопасности. Эти правила должны соблюдаться, и поэтому слово «туризм» в зоне отчуждения он неприменим. Его применяют, я бы сказал так, дилетанты.
Потому что туризм – это отдых. А посещение зоны отчуждения – это определенное напряжение, это получение новых знаний. Пусть в том числе и таких трагических. Но это не туризм. Поэтому к туризму я отношусь хорошо, но в зоне отчуждения посещение идет по правилам. Окей. Второй вопрос. Я еще сделаю перевод, извините, минуточку, żeby nie zgubił wątku. Jest tak, Sergiej Parasza nam tu podkreśla, że przede wszystkim w strefie wykluczenia nie ma turystyki. W strefie wykluczenia jest tylko jak gdyby odwiedzenie, zobaczenie tego miejsca, ponieważ słowo turystyka jako takie wiąże się z odpoczynkiem. Natomiast wszystko, co się dzieje w strefie wykluczenia dotyczące właśnie wjazdów, wyjazdów, oglądania tego miejsca, ma być związane z pewną nauką, doświadczeniem, pewnym przekazaniem pewnych informacji na temat tego, co się stało w strefie wykluczenia. Ponadto strefa wykluczenia jako taka podlega pewnym regulacjom ze sfery bezpieczeństwa radiologicznego. I jak gdyby Sergiej Paraszyn tutaj podkreśla, że wie, że słowo turystyka jest używane dzisiaj w sferze właśnie przedsiębiorstw, wyjazdu do strefy wykluczenia, ale słowo turystyka używają przede wszystkim dyletanci. Sergiej Konstantynowicz? Po powodu 12-letnich dzieci. Ta idea też dostatecznie dyletancka, поскольку есть закон, есть правила традиционной безопасности, они действуют, и зону отчуждения может посещать люди не младше 18 лет. И изменить это обстоятельство, я не думаю, что это невозможно в ближайшее время. Да, наверное, не нужно. W stosunku do sprawy dzieci 12-letnich, które według pomysłu jednej z firm miałyby wjeżdżać do strefy wykluczenia, mogłyby już wjeżdżać do strefy wykluczenia, to ten pomysł typowo i bardzo dyletancki. Przede wszystkim w strefie wykluczenia są obowiązują ustawy, przepisy, jest odpowiedni reżim. Jak gdyby on nie widzi możliwości, nasz gość, aby w najbliższe czasy cokolwiek mogło się w tej sferze zmienić. A w celu посещение зоны отчуждения – это позитивный фактор. И внимание последние годы в результате сериала «Чернобыль» в зоне отчуждения появилось большое внимание, и это хорошо. Natomiast... В соответствии с правилами, безусловно. Natomiast jako takie odwiedzanie strefy wykluczenia, to zdanie naszego gościa bardzo dobre. Czynnik jeszcze w ostatnim czasie, który wzrósł w związku z serialem HBO Czarnobyl, zwiedzanie jako takie z zachowaniem reguł, bezpieczeństwa, norm i przepisów jest czynnikiem pozytywnym. A Sergiej Konstantynowicz, a można один вопрос про serial, serial HBO, który все смотрели. Jedno pytanie jeszcze odnośnie samego serialu, który większość pewnie z nas widziała, z serialu HBO w ubiegłym roku. Sergiej Konstantynowicz, to kinowersja ili wersja likwidatorów? Ilustracja, fakty, nietoczne je, wy uznali siebie ili scenarysty i zmienili charaktery personaży, sceny zasiedania rukowodstwa w bombobieżiście ČS, momenty przyjęcia решений pro likwidacji awarii. Mamy tutaj następujące pytanie, czy właśnie serial HBO to jednak jest tylko wersja kinowa? Jak to się ma według wersji likwidatorów? Czy tylko ilustracja, piękna ilustracja, ale fakty niedokładne? Czy sam nasz gość poznał siebie w tym serialu, czy scenarzyści tak zmienili charaktery tych osób, same sceny choćby podejmowania decyzji w schronie elektrowni jądrowej, momenty podjęcia decyzji o likwidacji awarii? Sergiej Konstantynowicz. To jest tonkość. Ten film художественny, но w nim jest много dokumentalistyki. Сохранение фамилии главных героев – это документальный подход, а фильм художественный. Поэтому художественный фильм допускает искажения, это естественно. Но фамилии привели к тому, введение фамилии привело к тому, что мы
ну, как бы реально существующих людей, но прежде всего директора станции, было сильное искажение его личности. Он совершенно не такой, это достойный человек. А в фильме показан как недостойный. И это главная проблема, что у меня вызвало неудовлетворение. А в целом, конечно, фильм как художественный и привлек такое огромное внимание, это позитивный фактор. Mm-hmm. Да, Siergiej Konstantynowicz tutaj podkreśla, że film HBO, serial HBO jest filmem fabularnym, częściowo interpretowany jako film dokumentalny. Oczywiście jest dokumentalny w takim znaczeniu, że pojawiają się tam nazwiska osób, które uczestniczyły realnie w likwidacji awarii, ich twarze, ich rozmowy. Natomiast duch filmu jest przydatny dla wielu ludzi, wiele szczegółów jednak się nie pokrywa, przenoszony jest dosyć dobrze duch katastrofy, kadra zarządzająca, sam na przykład dyrektor elektrowni jądrowej Bryuchanow, mamy tutaj zresztą zdjęcie Tomku z tamtego okresu z naszym gościem, które możemy właśnie zresztą pokazać z tamtych chwil. Sama kadra zarządzająca elektrowni jest pokazana w zupełnie innym świetle. Jest to pewien taki cień Związku Radzieckiego. A to będzie to zdjęcie właśnie nasz gość dzisiejszy, Siergiej Paraszyn. Z lewej strony na prawo od niego, z taką ręką wyciągniętą do przodu, to jest właśnie Wiktor Bryuchanow, dyrektor elektrowni. Siergiej Konstantynowicz, jeśli obudzę taki вопрос od mnie, потому что nasz зритель zadał to dwa prost, Patrycja Klukas, ona spraszywajet, kakoj był Wiktor Bryuchanow? Потому что я думаю, что она знает такую версию из сериала HBO. Как вы знали директора электровни Виктора Брюханова? Каким он был человеком? Это был воспитанный человек первый, хорошо образованный, с большим опытом работы в теплоэнергетике. Он до этого не работал в атомной энергетике, и поэтому ему нужна была поддержка физиков. Но интеллектуально сильный, интроверт, то есть он не проявлял себя активно, но был очень стойкий в проведении своих, проведении решений. Мы помним, что в то время было сильное влияние партийных органов вышестоящих, и во многом он не мог самостоятельно проводить кадровую политику. В этом была проблема, но это уже не его проблема, а проблема Советского Союза, государства. Tutaj przetłumaczę, że Wiktor Bryuchanow był bardzo przede wszystkim wykształconym i mądrym człowiekiem. Oczywiście nie pracował w energetyce jądrowej, tylko w energetyce cieplnej przed pracą w Czarnobylu, dlatego potrzebne było mu wsparcie ze strony fizyków jądrowych. Natomiast podkreśla nasz gość Siergiej Konstantynowicz, że jak gdyby warto podkreślić, że jak gdyby Wiktor Bryuchanow przede wszystkim był jeszcze introwertykiem, ale jak gdyby odnosił się bardzo, był bardzo pracowitym człowiekiem, natomiast warto zwrócić pod uwagę, że miał pewne jak gdyby naciski ze strony partyjnej, jak gdyby chęci jego chęciami, natomiast to, co jak gdyby żądała partia i tutaj organy partyjne wymagały, no to musiał się nim podporządkować. А вот главный инженер был скорее отрицательный персонаж всей этой нашей истории. Поэтому главный инженер, да. Но он в ту ночь приехал слишком поздно. Он не принимал участия в ликвидации. Natomiast jeżeli chodzi o głównego inżyniera, to on tej nocy pamiętnej przyjechał dosyć późno, jak gdyby nie pracował od samego początku przy likwidacji skutków awarii. Поэтому вот это искажение в самом начале, конечно, очень сильно действует. Ну и главный герой Дятлов тоже показан несколько преувеличенно. У него был трудный характер, но не такой, как показан в фильме. А все остальное, персонал в основном показан хорошо.
Tutaj jeszcze Sergiej Konstantynowicz podkreśla, że ostatni z, jakby, z bohaterów serialu HBO, Diatłow Anatoli, został, miał oczywiście trudny charakter, ale on został przedstawiony tutaj. Jakby Sergiej Konstantynowicz nie zgadza się z tą prezentacją tej postaci Diatłowa, natomiast jeżeli chodzi o pozostały personel elektrowni, to został on przedstawiony w miarę tutaj rzetelnie. No, u фільма была еще задача показать атмосферу Советского Союза, и был определенный гротеск, который бросался в глаза, но, возможно, это было правда. Film, jeszcze tutaj Sergiej Konstantynowicz odnosi się do samego serialu HBO Czarnobyl, jak gdyby miał on pokazać, jak gdyby zaprezentować czasy sowieckie, tamte czasy sowieckie. Jest widoczna groteska w pewnych postawach, które zostały zaprezentowane w serialu, natomiast niewątpliwie część jak gdyby prawdy, coś w tym jest. Jacku? To może być Sergiej Konstantynowicz, jak wzgląd zapada na Sowiecki Sojus. To taki mif, da? W filmie oni tak pokazali, jak widzieli Sowiecki Sojus. Da, jak widzieli, jak nie widzieli Sowiecki Sojus, jak imperium zła. Tak, tutaj chcieliśmy właśnie potwierdzić, że jednak według naszego gościa film, serial HBO, to jest taki jak gdyby pogląd Zachodu na Związek Radziecki, że takie mity, także to co właśnie podkreślił, dotyczące samych czołowych osobistości. Okej, Dumajusz, to odjęcia z naszego rozgawara, że jest, Dumajusz, to będzie ostatnie i ostatni wopros k wam, Sergiej Konstantynowicz. Kiedy możecie ciut krótko, jak chcecie, i taki wopros. Jakim będzie budusie czarnobylskiej zony odciążenia? Pytam ostatnie pytanie, ponieważ już minęła godzina naszej rozmowy. Jaka zdaniem naszego gościa, Sergieja Konstantynowicza Palaszyna, czeka przyszłość strefy wykluczenia w Czarnobylu? Zona odciążenia ma dwie części. Jedna część промышленная, она несколько меньше, в которой будет действовать предприятие по обращению с радиоактивными отходами. Вторая часть, она как открытая зона, работает в качестве большого заповедника. Заповедник, сама зона отчуждения, в принципе, с самого начала была заповедником, поскольку там не было людей. Но сейчас заповеднику дали официальный статус, и я думаю, что это надолго. Население зоны отчуждения не предполагается, и в этом нет никакой необходимости. Okej, przetłumaczę, to jest Sergiej Konstantynowicz dzieli jak gdyby strefę wykluczenia na dwie części. Pierwsza, ta mniejsza, to jest sfera przemysłowa, w której pracują różnego przedsiębiorstwa, będą pracować przedsiębiorstwa zajmujące się na przykład gospodarką o radioaktywnym odpadami. Druga część, taka większa, to sfera taka jak gdyby buforowa, zapowiednik, rezerwatowa. Przede wszystkim czarnobylska strefa wykluczenia to na początku była taką strefą zamkniętą, tylko tam nie mieszkali ludzie i jak gdyby to przed nią jak gdyby pytanie na temat tego miejsca, tej części, jakie będą jej losy w przyszłości. No i nie do końca nie zupełnie rozwiązany вопрос будущего самого объекта укрытия. Построено новое безопасное конфайнмент, но он сам по себе не решает. Не решает эту задачу. To только предпосылки. I jeszcze jest pytanie o los, jaka będzie przyszłość obiektu ukrycie, czyli pierwszego sarkofagu nad zniszczonym reaktorem numer 4 czarnobylskiej elektrowni. Sergiej Konstantynowicz podkreśla tutaj, że został wybudowany nowy sarkofag, nowy arkada, natomiast to jest tylko półśrodek i on nie rozwiązuje problemu tego, co jest we wnętrzu pierwszego sarkofagu w ogóle. Szanowni Państwo, Sergiej Konstantynowicz, spasiba Ciebie za wstyciu, za to, że my mogli pogawarić niemnożkę o Waszej żyzni, o Waszej robocie w czarnobylskiej strefie odciśnienia. Spasiba Wam bardzo. Szanowni Państwo, minęła godzina naszego spotkania. Bardzo dziękujemy za to, że
Mogliśmy porozmawiać z Sergiejem Paraszynem o jego historii, o jego pracy w Czarnobielskiej Elektrowni Jądrowej w strefie wykluczenia. Przepraszamy za to, że nie widzicie Państwo Sergieja Paraszyna bezpośrednio, natomiast pojawiły się pewne problemy techniczne z jakością połączenia wideo, natomiast dlatego zdecydowaliśmy się na takie połączenie trochę półśrodek, ale mam nadzieję, że nie wyszło najgorzej. Spotykamy się za tydzień, to już pewne, że 25 października o godzinie 19 znów spotkamy się w studiu Czarnoby Live. Tym razem naszym gościem będzie Sebastian Marciak, twórca planu miasta Prypeć, więc zapraszamy Państwa serdecznie o 19 za tydzień, a za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.